Powołanie Jeremiasza. Kiedy Jeremiasz słyszy wzywający go głos Boga, jest bardzo młodym człowiekiem. Nie ma wymaganej pozycji, wykształcenia i doświadczenia, aby być duchowym liderem, aby mówić do swojego ludu w imieniu samego Boga, aby przekazywać Jego słowo. Dlatego przeżywa wielką niepewność, a nawet lęk i chce się oddalić od Bożego wezwania. Panie Boże, nie teraz, jeszcze nie, ja nie dam rady. Ale Bóg wie, co robi. Powołując młodego Jeremiasza, chce, aby on w swoim działaniu nie opierał się na sobie, na swoim doświadczeniu i mądrości. Prorok ma zawsze mówić w imieniu Boga, a nie w swoim. W przypadku Jeremiasza będzie to przekazywanie bardzo trudnego orędzia, wykazywanie ludowi jego grzechów, jego odstępstwa od Boga i zapowiedź zbliżającego się najazdu Babilończyków, zburzenia świątyni i wygnania. Ostatnim słowem Boga będzie jednak odnowa i przyszłe, nierozerwalne przymierze, które Bóg umieści w sercu człowieka. Wspomnienie o swoim powołaniu Jeremiasz zapisał wiele lat po tym wydarzeniu. Zdążył doświadczyć goryczy porażki, odrzucenia od swoich, ale też i mocy Bożego Słowa, które zawsze jest skuteczne, które zawsze się spełnia. Bóg powołał Jeremiasza już od łona jego matki, czyli od pierwszych chwil jego zaistnienia na tym świecie, a zatem Bóg doskonale zna Jeremiasza, zna jego serce, zna jego samego i przygotował najlepszy plan na jego życie. I nie jest najważniejsze to, ile sukcesów i porażek Jeremiasz odniósł w swojej misji, ale to, że Pan jest z nim, że działa przez niego i prowadzi jego życie. Bez względu na to, na jakim etapie życia jesteśmy w tej chwili, Pan wzywa również nas do zaufania Jego Słowu.